Polska mówi, pułkownik Krzysztof Przepiórka. Dzień dobry, witam. Cześć. Cześć. Krzysztof, minęła kolejna rocznica śmierci Leszka Drewniaka, współtwórcy jednostki GROM. Od początku byliście razem w jednostce. Jak poznałeś Leszka? No dobre pytanie, ponieważ moje pierwsze wejście do jednostki, kiedy się jeszcze mieściliśmy na Podchorążych, na ulicy Podchorążych, przytuleni troszeczkę do nadlisiańskich jednostek, pierwszą osobę z GROM-u, którą zobaczyłem w jednostce, to był właśnie Leszek Drewniak. Siedział, nie zapomnę tej sceny, weszliśmy do tego pokoju, taka sala konferencyjna była i siedział Leszek. Coś tam sobie pisał. No nasza szóstka weszła, bo byliśmy pierwszą szóstką z jednostki operacyjnej, czyli z pierwszego batalionu szturmowego z Lublińca. Weszliśmy, poznaliśmy się z Leszkiem. No, oczywiście żaden z nas nie miał pojęcia, kto to jest, kto zacz. No i później dopiero, jak zaczęło się to nasze szkolenie w jednostce, no to wtedy odczuliśmy piętno Leszka nie tylko na swoim myśle, ale przede wszystkim na ciele, ponieważ on prowadził zajęcia w terenie, walkę wręcz, zajęcia w terenie, był świetnym, znakomitym trenerem był. No jak mówię, na każdym z nas odcisnął piętno. Ja miałem to szczęście, że pracowałem z nim i w jednostce, i później w Fundacji GROM. Tak jak sobie przypominasz, wracasz myślami, czy Leszek na twarzy miał napisane to, jakim jest twardym szkoleniowcem? Nie, on... Właśnie ja próbuję sobie teraz Leszka, bo od jego śmierci minęło kilkanaście lat, próbuję sobie jego emocje odczytać. I... Czy on w ogóle miał emocje? Nie, no miał, pewno, że miał. Natomiast rzadko je okazywał. To był bardzo oszczędny człowiek w okazywaniu emocji, ale był tak naprawdę, miał takie gołębie serca. Emanował taki niebywały spokój. Tak. No, ja widziałem go raz i to zdenerwował się na mnie już. Pamiętam fundacji GROM. Czegoś nie dopilnowałem. Nie to, że nie dopilnowałem, tylko zrobiłem coś, co ustalaliśmy sobie razem, bo on był prezesem fundacji, ja byłem wiceprezesem. I wtedy widziałem go pierwszy raz, nie to, że wściekłego, ale był zdenerwowany. To był jedyny raz przez tyle lat współpracy, bo tak naprawdę od początku GROM-u, czyli od 91 do jego śmierci, nie zdarzyło mi się, żeby Leszek podniósł głos na kogoś, czy był bardzo zdenerwowany. To była siła spokoju. Zresztą to się chyba udzielało wszystkim, patrząc na niego, na jego ten spokój wewnętrzny. To samemu się jakoś tak powściągało swoje emocje. Myślę, że było to pokłosiem tego, że i konsekwencją tego, co robił w swoim życiu, tak? Że cały czas trenował, że karate, którym był trenerem, utytułowanym zawodnikiem, myślę, że to w jakiś sposób ukształtowało jego osobowość. A co mówili w jednostce twoi koledzy o Leszku? Nie znam kolegów, którzy mówili o nim źle. Zresztą nie dało się o Leszku mówić źle. Zresztą... No ale wycisk dawał wam niemiłosierny. Czy czasem nie było tak, że facet przesadza, że może jest złośliwy, że może coś, nie wiem? Właśnie o to chodzi. Siła trenera i jego autorytet polega na tym, że on wstawia w tyłek, obrazowo rzecz ujmując, natomiast po treningu ma się tyle endorfin w sobie, że nie ma o czym mówić, tak? No myśmy zresztą przyszli do jednostki po to, żeby być dobrze trenowanym, dobrze szkolonym, a Leszek był idealny do tych rzeczy.
po służbie w jednostce, pomysłodawcą Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych Grom był generał Petelicki i w tej fundacji razem współpracowałeś z Leszkiem. Czy wtedy, kiedy służyłeś w jednostce, a później z Leszkiem pracowałeś w fundacji, czy te relacje były bardzo podobne? Czy Leszek był innym człowiekiem w fundacji? Nie. To Leszek się nie zmieniał. Poza tym nasza współpraca się układała wręcz modelowo. Ja wspomniałem chwilę przed tym, że przez cały okres naszej współpracy, a już w fundacji rzeczywiście pracowaliśmy bardzo blisko siebie, był podział ról, zupełnie się Leszek nie wtrącał do moich zakresów działań, mimo że był prezesem. Więc współpracowało nam się modelowo. Zresztą był taki moment, ta fundacja, nie moment, był ten okres fundacji, to był ten okres, kiedy wokół nas było mnóstwo fajnych, wspaniałych ludzi, którzy chcieli i współpracowali z nami. Myślę, że to była również i Leszka zasługa. Bardzo opanowany, bardzo spokojny, emanował takim spokojem, ale też był takim zabawnym człowiekiem czasem. Miał duże poczucie humoru, miał dystans do siebie, co jest bardzo ważne w tego typu robocie, nie tylko w fundacji, gdzie już byliśmy w cywilu, ale również wcześniej. No, z niego właśnie poprzez to, że był legendą karate. Przypomnę, że myśmy przecież szkolili policję i wojsko po odejściu nawet do cywila, no to sama jego obecność powodowała, że ci ludzie nabierali takiego, no tak, trzeba trzymać taki fason, rezon, no i pewien szacunek. Leszek nie musiał zdobywać szacunku, on go po prostu miał wśród ludzi, tak? I to było fajne. Zresztą znakomicie się z nim współpracowało. On nigdy się nie sprzeciwił. Jak wiedział, że coś jest dobrze zrobione albo coś jest dobrze zaplanowane, nigdy nie przeciwstawił się. Po prostu, no, mówię, była taka między nami synergia, że daj Boże każdemu. Środowisko karateków nie tylko pamięta o Leszku, prawda? No, myśmy parę razy robili, nawet Leszek i ja byliśmy zapraszani na takie warsztaty do Krakowa, później do Spały, gdzie te warsztaty były już cykliczne, następnie do Gdyni, gdzie ma swoich wychowanków. Zresztą, gdzie Leszek nie ma swoich wychowanków, oni są wszędzie. Ale każdy z tych ludzi, których ja poznałem, których Leszek wyszkolił, to również mają w sobie ten, zawsze patrzę na nich, to mają coś z Leszka, czyli nie tylko, że był dobrym trenerem, ale odciskał piętno na osobowość każdego człowieka. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.